Celowo ojciec mówił, udrywał to dziecko u nóg, bo się bał, że go ten zastrzeli. Przecież on latał z bronią. Dla niego była pestka to dziecko tarzające się zastrzelić. Nastąpił ten dzień 27 listopada. Pamiętam jak dziś. Wtedy wujenka już była w zaawansowanej ciąży, także miała trójkę maleńkich dzieci i to czwarte, a my trójka. I ojciec rano, tak jak to w gospodarstwie, pierwsza rzecz to się wychudziło na obrządek. I to pamiętam jak dziś, jak on wszedł do domu i mówi, matka, coś się niedobrego dzieje. A mama pyta, a co? Mówi, my ukrążone. Stoją, mówi, z karabinami. Mówi, budź dzieci. No i matka mówi, wstawajcie dzieci, coś się dzieje. Ale wiadomo, było to było ubóstwo już, bo to było 3 lata wojny. Matka jak umiała, tak nas tam ubierała i nie trzeba było długo czekać. Oni już się wyłonili zza tego i słyszymy, podjeżdżają furmanki. Słyszymy, że furmanki jadą i do drzwi wychodzić, no wychodzić. No to jak matka umiała, tak i ja już patrzę, furmanka już blisko stoi i my, jak tam poubierane, to ubierane, matka jeszcze chwyciła pierzynę. Pierzynę, jakiś obraz z tego, ja nie wiem, jej chyba rozum odjęło, ale jakiś obraz chwyciła ze ściany. No i idziemy, wszystkie idziemy, patrzymy, już wujek idzie i jego dzieci i żona. Patrzymy, sąsiadka idzie z 10-letnią dziewczynką i 7-letnią drugą dziewczynką, a jej mąż z 3 chłopakami nieprzewidziane było, pojechał do swoich teściów parę kilometrów i tam został. I nas ładują jak śledzie, jak nawet nie prusięta do tej furmanki, a przecież to zimno, 27 listopad, raniusieńko, skoro w tego, no i na te furmanki i furmanki ruszają. Starsze zaczęli się dziwić, co się dzieje. Usłyszeliśmy turkot samochodów, na głównej drodze, która była z Zamościa do Skierbiszowa i o dziwo, myśmy skierowali ten tabór na polną drogę. A te już, to już jechali te basaraby, najeźdźcy już jechali Niemcy na to cipełko jeszcze, żeby nie wstygło. Najeźdźcy jechali. Jak nas już wieźli i to kręto drogo, to były takie, to tak ludzie nazywali krzaki. Bo jak mijali te główne drogę, którą już jechali tu nasiedleńcy i ona była jedynaczko, ona się była, nazywała się Karpińska. Matka widziała, że jej ten brat jest guwernerem w jakimś folwarku, ale to jest bardzo daleko i ona ją zrzuciła z tego wozu, zepchnęła ją. I to dziewczę, to już była może blisko 20-latka, i to dziewczę nurka dało w te krzaki i poszło. I ta matka stanęła na wozie, a i w tym czasie trzeba było, że ten z ekskorty, którzy nas wieźli, strzelił sobie dla formy. I ona wtedy, matka, zaczęła włosy drzeć, Boże! Wysłałam dziecko na śmierć i z tym pojechała do obozu, do Zamościa i z tym pojechała do Oświęcimia. A to dziecko, to dziewczynka, no przecież to było jeszcze dziecko, przysiedziała do wieczora i potem wzdłuż rzeki, pod osłoną nocy, dotarła do tego wujka i przeżyła to.
ale matka się nie dowiedziała długo, długo, bo korespondencji nie było. I ona biedna z tym jeszcze w Oświęcimiu musiała z tym ciężarem żyć. Jechaliśmy prawie cały dzień. Od rana do wieczora. Pamiętam te grudy takie, bo to był mróz. I bramy się otwierają i widzimy, że my wjeżdżamy do obozu. To był obóz jeniecki. To był duży plac. Na tym placu wybudowali takie baraki z desek, to takie prowizorki. No i tam już te wieżyczki, to wszystko, bo tam byli jeńcy wojenni sowieckie. I oni ich tam przytrzymywali jakiś czas, a potem już jak planowali to wysiedlenie, to upróżnili te baraki i w to nas tam wwieźli. Wjeżdżamy do obozu, no i tam już raus do tych baraków, a te baraki, dziewczynki kochane, tam było troszkę tylko słomy na tych takich pryczach, bo to były takie z desek tylko, przecież tam ni ciepła, ni podłóg, niczego nie było. Te prycze i ta słoma aż się ruszała od wszy, pluskwy. No i to wszystko skulone, całe te, myśmy się tam garnęli, niby to rodziny, a potem na plac. Wszystko na plac i oni już mieli wszystko podział. Był inaczej sytuowany ten lager, ten barak, który był przeznaczony do Oświęcimia. To był podwójnymi drutami kolczastymi. To były rodziny wielopokoleniowe nieraz. To trzymali się raczej kupy, nie chcieli się, myśleli, że się tym uchronią od tych rozdzielania, od tego rozdzielania, bo to było najgorsze. Najgorzej dzieci czepiały się ojców, matek za nogi, padały, tarzały się po tym ziemi. Dzieci udrywali u ciebie, bo się bali. Nawet niektóre później mówili, że celowo ojciec mówił, udrywał to dziecko od nóg, bo się bał, że go ten zastrzeli. Przecież on latał z bronią. On się nie liczył z niczym. Strzelał. To nie, dla niego była pestka, to dziecko tarzające się zastrzelić. Także ojce się, tak jakby się celowo dla dobra tego dziecka oddzielali, żeby to prędzej poszło. Ale dzieci się nie dali, dzieci pełzali po tych przystępie, nie dawali się rozdzielić. Dzieci byli, to był przestrach, to się dzieci panicznie już wtedy bali. Tadzio Nowogrodzki miał 7 miesięcy. Był z matką, z ojcem i z babcią. Ona tuliła się to dziecko, myślała, że może ją zostawią z tym dzieckiem. No niestety, oderwał dziecko, rzucił babci, a oni poszli do tej czternastki, wywiezione do Niemiec. Ta babcia się rozpłakała, bo jakiejś żywności troszkę miała matka, ta babcia niewiele miała. Rozpłakała się, bo dziecko płakało. To ktoś tam wziął, miał różne rzeczy, ludzie łapali. No to tak między tym, że sąsiadka nasza nie widziała, co to złapała woreczek prosa. I z tym prosem i jakiś zasmalony garnek i z tym jechała i poszła do Oświęcimia. Ludzie dostawali szoku. Nie widzieli, co łapać, co brać. Przecież to nie było czasu na to. Nie widziała, co. Tak samo i ta babcia nie widziała, co. I ktoś wziął troszkę tej mąki w jakąś szmatkę i to dziecko nassało się tej mąki z tego i uspokoiło się. Matkę moje zostawili. Ale dziewczynki, posłuchajcie, matka miała 34 lata. Troje maleńkich dzieci. Widziała, że cała jej rodzina, dwie siostry z mężami, z córkami, brat rodzony, cała rodzina, widziała, że już poszli na te kulczaste, za te kulczaste druty. Z drugiej strony udepchnęli ojca, dziecka, dzieciom. I ona została na placu.
103 dzieci, to można sobie wyobrazić, jaki to był dramat. No i oczywiście poumieścili nas tam, gdzie już rozlokowali. Głód, zaczęła się biegunka, nie wiem skąd dzieci byli, rozregulowane, srali dalej jak widzieli. Potem jeszcze Świerzb doszedł, też się wziął. No i to wszystko nie było ani rozbierane, ani ubierane. 14 dni w obozie, w Zamościu, był całym postrachem i całym dowódcą, tak zwany Ne. Czy to było jego jakiś pseudonim, czy to kto go tak nazwał, czy to było jego nazwisko, nikt nie wiedział. Z ludzi tych tam usadzonych nikt nie wiedział inaczej, natomiast wszyscy go znali jako Ne. On był sławny z tego, że to było zło chodzące, że to był, to nie można nawet określić. Jak tylko słowo Ne, to to było wszystko, każda żyłka drżała. On bił do nieprzytomności. Tam się chcieli kontaktować niektórzy. Nawet moja matka kiedyś, ona później po latach przyznała się, że ona tym dobrze dostała. Chciała coś się dowiedzieć o tych swoich siostrach. No przecież to dwie siostry z mężami, młode dwie dziewczyny. No i rodzony brat, który zostawił trójkę masiopkich dzieci, czwarte w drodze. Ona się urodziła zaraz w Szubieniach Jeziorach, ta czwarta dziewczynka. Myślała, że zobaczy któryś i on tam ją dopadł i tam ją gdzieś, aż ją tam krew odebrała pod tymi drutami. Ale to nie jedne, to nie jednego to spotkało. On bił, bił, do zabicia bił.